Witam wszystkich, z tej strony Wiśnia i w dzisiejszym odcinku omówimy modyfikację Boomshark. Jest to mniej znana modyfikacja do Gothic 2 No Skooka, ale moim zdaniem jest interesująca. Mod rzuca nam inne światło na wojnę pomiędzy ludźmi i orkami. Historia toczy się po wyjeździe bezimiennego na wyspę Irdorath i opowiada losy młodego orka Boomshaka, który uczestniczy w wojnie. Samą grę rozpoczynamy jako zwykły ork na posyłki, któremu zostają przydzielone dość łatwe zadania. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że nie dostajemy doświadczenia za wykonane zadania i autorzy gry nie przewidzieli, niestety, że ktokolwiek zrobi modyfikację opowiadającą losy orka. Skrypty blokują możliwość spożywania żywności lub roślin, co balansuje jednak stały napływ miksur leczniczych, które otrzymujemy za wykonane zadania i za pokonywanie paladynów. Modyfikacja powstała w maju 2004 roku. Czas rozgrywki, jaki zaoferuje nam mod, to około 2 godziny, czyli modzik jest naprawdę króciutki. Myślę, że na jeden wieczór po prostu taki mod starczy, ale dobra. Myślę, że modyfikacja jak najbardziej Was zainteresuje także, więc pokażę Wam, jak zainstalować modyfikację i także linki do pobrania moda wraz ze spolszczeniem znajdziecie w opisie pod filmem. Pliki instalacyjne tej modyfikacji ważą tam bodajże około 10 mega, więc jeśli ktoś posiada konto na Homikuj, to może to pobrać bez najmniejszego problemu. Jeżeli ktoś nie ma konta, to niech założy, bo limit pobierania z kontem wynosił bodajże 50 mega, a modzik jest krótki. Jeżeli ktoś się nie będzie chciał w to bawić, to także podeślę linka alternatywnego, gdzie możecie też pobrać plik instalacyjny modyfikacje i plik instalacyjny właśnie te spolszczenie. Ale dobra, to byłoby na tyle. Teraz pokażę Wam, jak zainstalować tą modyfikację krok po kroku. Dobra ludzie, to teraz Wam pokażę, jak zainstalować poprawnie modyfikację Boomshark. Otóż sama instalacja składa się z dwóch kroków. Instalacji tego moda i instalacji spolszczenia. Pierwszym krokiem po prostu klikacie Boomshark, zgadzacie się tak. Lecicie dalej, już oczywiście modu mam zainstalowanego, tak, cholerne. Właśnie tylko, że mam zainstalowanego tego moda, to mi się takie właśnie rzeczy dzieją. Oczywiście szukacie, gdzie tutaj macie zainstalowanego Gothiczka, zaznaczacie ten folder z Gothikiem, klikacie OK, powinno się wam wszystko zainstalować, ja nie będę instalował. Dobra. Drugim krokiem jest zainstalowanie spolszczenia, to nie ma żadnego problemu. Klikacie dalej i tutaj macie już, powinno wam od razu wyskoczyć z folderem do Gothika. Jeżeli nie, to po prostu też znowu wybieracie i szukacie. I to jest właściwie cała ludzka filozofia. Jeżeli będziecie mieli problem ze spolszczeniem, bo ja akurat miałem, to wchodzicie w Gothiczka, folder z Gothiczkiem, polska łatka dla modu Boomshark, zaznaczacie wszystko, kopiuj i wklejacie je tutaj. Wykonaj dla wszystkich, tak, wykonaj dla wszystkich, tak, kopiuj, zamień i wszystko powinno się zgadzać, jak najbardziej. Oczywiście tutaj sobie odpaliłem player kitę i powinniście mieć coś takiego, Boomshark wersja polska i także Boomshark wersja niemiecka. No, oczywiście odpalacie tą polską i cóż, gracie. Dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że modzik wam starczy na jakiś tam piątkowy wieczór, czy w jakąś tam w tygodniu. Jak powiedziałem, mod jest bardzo krótki. Chociaż nie, są jeszcze krótsze mody, ale 2 godziny to... Ach, to jest moment. Dobra, to na razie ludziska. Widzimy się za tydzień.